Moi drodzy, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony Zatkany Nos, a.k.a. BigShack.pl. A ze mną dzisiaj w mojej pięknej serii jest Lisi, a.k.a. Kilmeny, a.k.a. Julka. Proszę ładnie się przedstawić. Siemaneczko, ziomeczki, witam w mojej kuchni. No właśnie, no więc dzisiaj w jej kuchni będziemy starali się przekonać, który build jest lepszy. Wylosowała Timo, jak zwykle te same zasady, czyli gramy sobie losowym pikiem oboje tym samym. No i w międzyczasie rozmawiamy i poznajemy się. To znaczy poznajemy się, no my się znamy, ale bardziej pozwolę wam poznać Lisi, ponieważ warto poznać Lisi. No i Lisi ma swój kanał. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, to już wiecie, kanał będzie w opisie. Lisi, co robisz na tym kanale? Jakbyś mogła go jakoś opisać? Ja na moim kanale gram w gry i zajmuję się tym pod kątem bardziej fabularnym i zabawnym. Nie na skillu się skupiam, a na takich rzeczach. W przyszłości chcę celować też w taki informacyjny aspekt gier. No i właśnie, dlatego warto śledzić. Kanał tworzony z pasją, nie dla sprzedania się i tak dalej. Co ty? Nie wiem, Lisi, gadam. Gadam, to mi przyniesie moja łepetyna, która ostatnio nie funkcjonuje najlepiej. Ja ogółem, jako że nie mam żadnego filmiku, tego, który się powinien wyświetlać jako intro kanału, tam taki duży, co się obchodzi. Aha. To ja go zareklamuję dźwiękiem, który powinien tam być, dobra? I skończymy temat. Dawaj. Powiem ci szczerze, że ja podchodząc do tego spotkania, ja już miałem w planach to od ciebie wydobyć, ale widzę, że się wydobyło samo, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Ja powinnam się przywitać w ten sposób, ale zepsułam. Harasuję. Zobaczcie, no Lisi nawet nie chce mnie bić. Ona nawet nie próbowała mnie bić teraz, tylko sobie uciekła. No Lisi jest kochane. Weź. Pierwsze pytanie, które nurtuje moich widzów. Sorry, że ci tak przerwałem, ale to nie ma znaczenia, co chciałaś powiedzieć. Najważniejsza jest odpowiedź na moje pytanie. Moje pytanie brzmi: czy masz chłopaka? Nie mam. No i co teraz? To teraz już wiecie, co możecie robić. To teraz kupa. To teraz kupa. Oślepiłem cię, nie będziesz mogła patrzeć już na swoją rozgrywkę. Dobrze. No więc Lisi, powiedz nam, jaka była najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłaś w życiu? To takie standardowe pytanie, bardzo fajne, zawsze je lubię, bo różne odpowiedzi można uzyskać. To jest bardzo ciekawe pytanie, ale chyba wyciągnę jakby taką odpowiedź na nie dość zaawansowaną z bardzo zamierzchłych czasów. Hi-ya! O, ugrała mnie, muszę teraz zabić też. O, ale mnie ugrała tą barierą, nie? No nie, ej, czemu ja zacząłem z AP? O Boże, jestem głupi. Ale odpowiadając na twoje pytanie, to jak grałam ze swoją mamą w Monopoly kiedyś, to jeszcze babcia jakby się dołączyła i no ja bardzo chciałam wygrać, tak? Miałam tam prawie 3 lata, chyba trochę mniej. Wiem, co nadchodzi. Tak. Ale to musisz opowiedzieć dokładnie. Nie dały mi wygrać, nie? Kurna, to było strasznie niemiłe z ich strony. Tak jak to z twojej, co ty właśnie zrobiłeś. Yes! Musiałem się zemścić. Dobo. Mówię do nich. Ja zrobię tu siusiu, jeśli nie dacie mi wygrać. Oni się tam śmiały, haha, a ja takie, no kurna, zobaczycie zaraz. No i nie dały mi wygrać, nie? No i wyobraźcie sobie, że stanęłam w rozkroku nad tą planszą. Założyłam tak ręce pod, nie wiem pod co, ale tak. No założyłam ręce na biodra, o, może tak? No i dotrzymałam słowa. Zsikałaś się na planszę od Monopolu.
Myślę, że to była najbardziej szalona rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam, bo jestem bardzo nudnym człowiekiem. Nie, ja myślę, że to jest najpiękniejsze, że jakby, kurde, jesteś człowiekiem, który całkiem solidnie wypadałby w takim rankingu, gdyby taki ranking był. Jakby najciekawsze miejsca, w których się siusiało. No tak. Kto mógłby powiedzieć, że siusiał na Monopol? To jest w ogóle chora jazda, ale zarazem dobra, bo to jest takie niespotykane. Także, no, drodzy ja widzowie, wiem. Nigdy, nigdy nie sikajcie na planszę. Jak nie możecie czegoś wygrać, to spokojnie. Nie ma co sikać na monitor, w Lidze Legend i tak dalej. Otóż to. To ale jest ja jestem buntowniczką. Dumna. Ja Jesteś jestem dumna? przeszczęśliwa, bo umiem zadbać o swoje prawa i swój honor i swoją godność człowieka. Dokładnie, dokładnie. Ty się nie pierdzielisz. Jak ktoś będzie coś chciał ci powiedzieć, to nie. To ty się wysikasz na niego. No dobra, może to nie tak miało pójść. Dobra. Następne pytanie. Następne pytanie. No dobra. Czy jesteś w stanie opowiedzieć nam pierwszy szalony sen, jaki ci przychodzi do głowy? Może być jakiś straszny, może być jakiś taki głupi. Tak nagle myślisz sobie o snach i coś ci przychodzi do głowy takiego głupiego czy strasznego i uważasz, że to jest godne, żeby o tym powiedzieć, a nie się na to wysikać. Dobra, to ja mam dwa. Który chcesz? No to dawaj oba. Dobra. To słuchaj, pierwszy był taki, że ja sobie coś tam poleciałam samolotem na wyspę taką ekskluzywną. I tam w ogóle było pełno moich znajomych, nie? I ja tak, jak sobie chodzę po tej wyspie, nie? Wszystko fajnie. Tak oglądam ładne widoczki i nagle tak, ale przecież wakacje są za parę miesięcy, nie? Podniosłam alarm. Ludzie! Ludzie, to jest sen! I tak biegam do wszystkich od jednego do drugiego i krzyczę im: to jest sen! To jest sen! Ludzie! I nagle tak wszystko zaczęło znikać dookoła, nie? Ja myślę, kurde, dobra. Biegam dalej, krzyczę, że to sen, ale nic nie działa. I w końcu na środku tej wyspy były takie tory, znaczy takie proste, nie? I na nich stał pociąg. Na nich stał pociąg. I to była ostatnia rzecz, która została w tym śnie. No to ja myślę, nie no kurde, muszę zrobić jak na filmach i skoczyć w tą dziurę, która potem zostanie, nie? No to wziąłem głęboki oddech. Skoczyłam w tą dziurę. No i obudziłam się spadając na podłogę i nie żartuję. Ło, też tak miałem raz, że się obudziłem na podłodze, spadłem z łóżka, ale tylko raz w życiu. Tak. A ten drugi set? A ten drugi sen to było takie bardzo ciekawe, bo nie wiem, na czym to polegało, ale było pięciu chłopaków. Niektórych znałam jakby w realnym świecie, nie, niektórzy to byli na przykład, nie wiem, z jakichś filmów. O, ty! Niedobry, przebrzydły! Ja się karakanie mały. O, bariera! I oni byli tak jeden po drugim tam w tym śnie i ja im leżałam na kolanach, ja coś tam, wszystko było super, bo to byli sami tacy, wiesz, to z najwyższej półki, nie? No da. Tylko martwi mnie to, że wśród tych wszystkich ludzi, z jakiegoś powodu bardzo nieznajomego mi, był Draco Malfoy. Nie no, to jest jakby postać, która się podoba chyba dziewczynom. Ja już wiele razy widziałem, jak dziewuchy sobie wstawiały na Facebooka jakieś takie rzeczy, że o, to jest ich crush z Harry'ego Pottera i tak dalej. Kurde, ja nie wiedziałam, że mi się podoba, dopóki nie było go w tym śnie. No, ale i chyba co, dalej jesteś w nie stanie wiem powiedzieć, że jest brzydki, czy raczej właśnie, że nie? No taki, tak szczerze. Taki, no jakiś taki dziwny, nie wiem. Nie idź tam! O! Mówiłem! Śnieżka for the win, to jest mój ulubiony spell w Lidze Legend. No i co? Stało się, no i się stało, tak? Lisi. Nie. Znaczy, nie no, ja nie ja chciałem poruszyć na temat. Nie. Standardowe pytanie, które zadałem w pierwszym odcinku. Okej. Gdybyś mogła mieć jakąś super siłę, wiesz, super bohaterkę i te sprawy, to co byś wybrała?
Chciałabym móc jakby... No kurczę, ciężko to wytłumaczyć, ale tak zmieniać się jakby pomiędzy zbrojami, być taką... I jakby pomiędzy trochę rasą ludzką, być taką zmiennokształtną, w sensie na przykład... jeśli ktoś wie, kto to jest Erza Scarlet na przykład, to kurczę... takie coś, że mam jakieś tam różne zestawy zbroi i broni, nie? Niektóre są ze skrzydłami, niektóre są jakieś takie, no nie wiem, w niektórych jestem elfem, w niektórych jestem jakimś półjeleniem i jakby mogę się pomiędzy nimi zmieniać tak nagle w walce, tak siu, robię kopytka i jestem, nie wiem. Czyli walczyłabyś ogólnie? Tak. Walczyłabyś z przestępczością? No, oczywiście, no, to palić. Czy może z graczami Yasuo w League of Legends? Nie, ja jestem bardzo, bardzo nietoksycznym człowiekiem. Ja szanuję graczy Yasuo. Chyba, no że nie, gram to, na nich na linii. W sensie, jesteś nietoksycznym człowiekiem, z tym się zgadzam. Czy masz może jakiegoś idola? Albo jakiś autorytet? Znaczy autorytet to pewnie rodzice, to tam nie będę ten, ale chodziło mi o jakąś taką sławną osobę, która jest dla ciebie inspiracją. Mam to i to. To dawaj. Jest to jedna i ta sama osoba. Przyznaj się. Prowadzi też kanał na YouTubie. Aha. I tak się złożyło, że jest moim bratem. Nie, naprawdę? Nie, to ten nie, teraz mi źle, że nie. Tak jakbym to ukartował. Ale mi teraz dziwię. Naprawdę? Tak. Lisi, to ja muszę cię wyściskać po tym wszystkim. Jakie to kochane jest. To ja wam opowiem, widzowie, taką króciutką historyjkę. Kiedyś w gimnazjum musiałam przygotować opowiadanie ustne na angielski o osobie, którą właśnie uważam za autorytet. I naprawdę, ten człowiek, którego tu oglądacie, jest tak wspaniałą osobą, że ja nie, o nim przygotowałam 15-minutową wypowiedź na angielski i pani mi taką soczystą szósteczkę walnęła. Ale to kochane, to nie ukrywam. Dziękuję bardzo. To im jest, mi jest tak głupio, że ja już nie wiem, o co pytać. Ulubiona potrawa? Curry. Tak po prostu? Tak, w sensie, że są warzywa chińskie, jest ryż, jest przyprawa curry i kurczaczek, nie? Ale ja w ogóle lubię bardzo dużo potraw. Większość z nich musi pochodzić spod ręki mojej mamy, bo inaczej jest B. No tak, pozdrawiamy Oliwię z tego miejsca. Wspaniała osoba. Mach, mach, mach. Mach, mach, mach. Ale to tak od razu dołączę się do pytania, tak kontr pytania właściwie, że za to nie cierpię jeść ryb. Bardzo nie cierpię. Bardzo, bardzo, bardzo. Wręcz jakby naciąga mnie, jak próbuję zjeść rybę. Ale jako zwierzątka są strasznie spoko. Kiedyś tam pływał w wannie karp, to go głaskałam nawet. No, chyba mu się podobało, ale ja tam nie wiem. Nie chcę wiedzieć, co się potem stało, więc... Powiedz mi... Czy lubisz tańczyć? Lubię tańczyć, dopóki nikt mnie nie widzi. Właśnie, tak właśnie się zastanawiałem. Wielu ludzi tak ma. Ja mam tak samo. Chociaż... Pewnie bym zatańczył, jakbym się chciał powygłupiać. Tak samo... Ale kiedyś bym tego nie zrobił, w sensie to jakby... Aha. Kiedyś byłem bardziej obsrany w tych kwestiach. Pewne rzeczy przychodzą z wiekiem, tak jak blind. W sumie to jest takie życiowe, jakby się zastanowić. No tak. Blind przychodzi z wiekiem, no teoretycznie. A to już to ono. A tak samo mam ze śpiewaniem. Dopóki nikt mnie nie słyszy, to jest okej. Czyli nie da się ciebie namówić na śpiewanie teraz? Nie, nie da się. Szkoda. Ale widzowie, próbowałem. Czy lubisz samochody? To lubię? Samochody.
Samochody? No. W grach uwielbiam jakby się bawić pośród samochodów i tak dalej, i je kolorować sobie i potem jeździć, ale tak w realnym życiu to... Czyli takiego ulubionego jakby modelu samochodu nie masz? Nie. A jakbyś mogła mieć jakiekolwiek zwierzę na świecie? Takie... Ale istniejące, nie fantastyczne. Tak. Nie, istniejące. To jakie to by było? Chciałabym tygrysa. No. O. Kalisi. Myślałem, że lisa. Lisa, wiesz co, lisa je też, nie? Ale jakby posiadanie lisa jest w tym momencie bardziej prawdopodobne niż posiadanie tygrysa, nie? Ludzie już mają lisy w domach. O ty, Judaszu. O nie, potyczka! Potyczka! O, popielniczka! Jak ona mnie spryła. Potyczka, popielniczka? To jest pierwsze, co mi przyszło do głowy w trakcie. Czy ty... Nie, ty nie giniesz, bo ja jestem AD. Mogłem szybko AP kupić, to może byś zginęła. Ale jestem głupi. Dobra, to weźmy tak. Albo nie. Weźmy tak. I weźmy... Ej, zabij... Co? Grzyby? Grzybaski, jak ja was nienawidzę. Znaczy kocham. Bracia Grzybolec, to, jak tym, ja was kurwa nienawidzę. O tym pomyślałem właśnie. Bracia Grzybolec. Żeby nie było. My wcale nie hejtujemy braci Golec, bo to są wspaniali ludzie i mają wspaniałe piosenki. Ja lubię czasem, jak ktoś nie widzi, to lubię sobie odpalić i udawać, że jestem góralem. Ja ogółem praktycznie koło mojej rodziny mieszkają bracia Golec, wiec o tym świecie. Nie no, a, znaczy to jest prawda, ale tak... Nie no, oni są strasznie super, no kto nie lubi czasem śpiewać sobie o ściernisku? Dokładnie. Patrzysz sobie tak na podwórko i myślisz sobie, kurde, tu kiedyś będzie komórka. Komórka? Co ja powiedziałem przed chwilą? Przed komórką powiedziałem o podwórku, czy o czymś innym? No tak. Dobra, to dobrze. Chyba. Myślałem, że moje myśli gdzieś wyjechały poza pewne ramy. Ciekawe, czy się wybronisz. Tak, ty sobie gdzieś stoisz, tak? I czekasz na moją śmierć. Nie. Ja jestem miły. Nie. Miłym pandusiem jestem. No. Czy jest na YouTubie osoba, z którą... Bardzo, bardzo, bardzo chciałabyś nagrać najbardziej na świecie. Tak, żebyś była najszczęśliwsza, jakbyś z nią nagrała. Z którą chciałabym nagrać? No. Czekaj. Ale to jest bardzo trudne pytanie, bo jest bardzo dużo takich osób. Halo. No ale musisz wybrać tylko jedną najbardziej. A z kim ty byś chciał nagrać tak najbardziej? Bo ja się muszę chwilę zastanowić. Halo, proszę mnie tu tutaj nie wywiadować, jak ja wywiaduję. Ale ja się muszę jeszcze zastanowić chwilkę. Ej, dobra, wiecie co? Szczerze mówiąc, ja bym nie wiedziała, czy bym... Nie... Chyba Rezi, wiecie? Znaczy, ja wiem, że to jest takie kontrowersyjne jakby na obecną chwilę, tak powiedzieć. Dlaczego ale... kontrowersyjne? Bo jakby... Wiem, że jakby wielu z was prawdopodobnie uważa, że Rezi jest jakby kanałem dla młodszej jakby społeczności, nie wiem. Ale spotkałam się z bardzo wieloma takimi głosami. Ale no nie oszukujmy się, jakby jest to jeden z największych youtuberów w Polsce, więc na pewno fajnie by było jakby dostać taki rozgłos, nie? Bo tak patrząc też pod kątem takim youtubowym, wiecie? A właśnie tak myśląc o tych największych youtuberach, to mi się wydaje, że Rezi jest taki naprawdę sympatyczny i że właśnie on by był jakby... miły po prostu w tym wszystkim. Znaczy tak mi się wydaje, wiecie, jak się ogląda, nie? Bo wiadomo, że czasami ludzie się różnią troszeczkę.
Ale kto wie, czy takiego Gimpera, nie? Ale to już nawet na przykład nie wiem, czy bym się dogadała z Gimperem. Chciałbym to zobaczyć kiedyś. No ja też. Trzymam kciuki, żeby to się wydarzyło z jakiegoś powodu. No może to było widać teraz. To było widać. Ale Lisi nie zauważyła. O nie! Czy jestem taka ślepa? Twoja kometa się odbiła chyba we mnie. Aha! Ty, jak ja strzelam, patrz. A Lisi nie. Jaki to jest pojedynek? To jest pojedynek. Nie może to stać. To musisz walczyć o życie. Ej, no co ty robisz? O, jaką bombę dostałem. To Q, to i jest szalone. Ci, tak. To jest tak, że jak ja wejdę w jakiegoś twojego grzyba, to mam lipę totalną, bo ty jesteś pod AP. Kurde, ja teraz próbuję zapamiętać wszystkie lokalizacje twoich grzybów, ale coś mi nie idzie. Ej, co ty robisz, Wisi? Jakie dziki, nie? O, nie trafiłem. Co? Ej, co? Czemu tu? Czemu tu? O, zgrozo. Ej, to platforma miała być, to... Nie. O matko, sałatko. Ej, mogłam się splashować i ci wywalić taką kiepkę. Mogłaś mnie tak zdzielić. Kurde. No, ja not wezmę, nice. Ja wezmę sobie... Wezmę to. Poszłam po apteczkinsa, a tutaj... O! O! I zapomniałam. A tutaj grzybkens. Tak. Tak to jest. Życie czasem daje ci gołacyce, a czasem daje ci grzybice. Mhm. Jak było, do kontekstu. Bracia Grzybolec, jak ja ich nienawidzę. O, patrzcie, po. O, nie. Co się dzieje? No, patrzę na twoje HP. No dobra, moi drodzy, to będzie na tyle, zbliża się chomik zagłady. Lisi dzielnie broniła się, ale przypadkiem wzięła mojego maila. O, i tak to wygląda. Pozdrawiam cię serdecznie, całuję i dziękuję za wszystko.